Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online Tuning. Będziemy tuningować dzisiaj nowy samochód dodany do gry, najnowszy. I taka tylko mała informacja, bo Sultan, Karin Sultan, jest to jedyny samochód, w którym świecą się te dodatkowe reflektory, które sobie zainstalujemy w salonie tuningowym. To jest jedyny samochód w GTA Online, niestety. Ale też te reflektory chyba za dużo światła nie dają, nie wiem. Po prostu one są. Wydaje mi się, że przed tuningiem i po tuningu te reflektory świeciły tak samo. Moi drodzy, mamy nowy samochód w GTA. Ja jestem strasznie ciekawy, jak się nim jeździ. Dzisiaj został dodany i nazywa się Grotti X80 Proto. Taki sobie jest. I wygląda, nie wiem, jak statek kosmiczny. Staty ma przegięte, ale staty to tam staty. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ja mam miejsce w garażu w ogóle. Zamówmy sobie może w kolorze niebieskim. Zobaczmy. O, proszę, pierwszy garaż i udało się już go zamówić. Za chwilę powinienem go dostać, ale kosztuje strasznie dużo. Kosztuje 2 700 000. Jeśli się będziecie pytać: Lucek, skąd ty masz tyle kasy? Jak to można mieć tyle kasy? Przecież w poprzednim tuningu wszystko wydałeś. Słuchajcie, no przecież są... Co tu robi samolot? Wow! Są możliwe do kupienia karty rockstarowskie, te szarki, nie szarki. Ja sobie je po prostu kupuję, żeby mieć kasę, no. Także nic nadzwyczajnego, każdy może sobie takie karty kupić. Mi zostało 1 000 000 na tuning. O Jezus, no nie, może starczy, zobaczymy. Tutaj powinien być już sobie w kolorze niebieskim, jest. O Jezus, jak to wygląda. Jakie tu amortyzatory ma takie poprzeczne. Ale jak on wygląda jak jakiś Batmobil, naprawdę. Wow, jest troszeczkę taki, nie wiem co to jest, z czego to jest imitacja nawet, ale jest dziwny. Zobaczymy, jak się tutaj otwierają drzwi. Wow, do góry, nieźle, no bo właśnie się zastanawiałem, jak one się mogą otwierać. Mogą się otwierać tylko do góry. Dziwny samochód, strasznie. Nie wiem jak on będzie jeździł, ale jest jednym z droższych, kurczę, samochodów. Moment, czy on nie jest to jest najdroższy samochód chyba obecnie, no bo przecież Progen T20 kosztuje 2 200 000. Tak, 2 200 000, więc ten kosztuje 2 700 000, no nieźle. Rockstar zedrze z nas całą kasę. Ale słuchajcie, ostatnia aktualizacja do GTA Online wprowadziła te paczki, tak, więc można na tym sporo zarobić. Słuchajmy, jak ten samochód w ogóle brzmi. The fuck? To jest jakaś hybryda czy coś? Fajnie pierdzi, zobaczcie. Ale naprawdę dziwnie działa, no. Nie ma takiego jakiegoś rasowego, mruczącego, fajnego dźwięku, ale fajnie wykonany jest kokpit. Naprawdę w takiej wysokiej jakości, słuchajcie. Nie ma tutaj jakichś rozmazanych tekstur. Widać, że jest to nowo dodane auto do gry. Od razu. Dlatego, że są tekstury bardzo wyraźne, a w niektórych samochodach te teksturki są okropne. Nie wyglądają ładnie. No dobrze, ja sobie nim jeszcze pojadę, przejadę się nim kawałek. Pojedziemy sobie do tego salonu tuningowego na wsi, akurat będzie dzień, jak chyba tam dojedziemy, a przy okazji też opowiem o tym, jak się go prowadzi. I no muszę przyznać, że w sumie tak... Ojej, ciężko stwierdzić, no trzeba się nim przejechać troszeczkę, ale no na pewno nie skręca tak dobrze jak Progen T20. Zobaczymy, jak będzie z prędkością. Czy będzie jakoś dużo szybszy? No teraz jest przed tuningiem i jeszcze pewnie sporo się tutaj zmieni. No ale na obecną chwilę nie powala, poważnie. I kosztuje, no krocie, prawie 3 miliony trzeba za niego zabulić, aby nim sobie pojeździć i go mieć. A nie jest na starcie, bez tuningu, nie jest na jakiś tam szałowy, naprawdę. Rzecz jasna, jest w klasie super samochody. Koła z tyłu są chyba odsłonięte, albo mi kawałek karoserii już odpadło, ale chyba są odsłonięte standardowo. Cholera. Trochę poniszę ten samochód, ale tak się mu przyglądam cały czas. Z czym ja tu do diabła mam do czynienia, no? Moment, można spojrzeć, nie może. Ja muszę trzeba mu się przyjrzeć trochę jeszcze tutaj. Jeździe to wolnej, no kurczę, nie wiem co ja... Jest dziwny. Troszeczkę
ale tak odrobinę. Przypomina mi Marussię B2, jak się tak spojrzy od przodu. Ale z tyłu to jest w ogóle jakiś, nie wiem, pojazd Le Mans albo coś tam. Nie mam pojęcia, co to może być. Jak macie jakieś pomysły, nazwijcie ten samochód, no. Nazwijcie ten samochód. Do czego on może być podobny? Do jakiego auta? Albo podsyłajcie mi jakieś nazwy czy coś. Sam jestem ciekawy zresztą. No dobra, jedźmy do tego salonu. Zobaczymy, co uda się z nim zrobić. Ma tutaj on spoiler z tyłu. Jakiś, ale... O, man! Nie zauważyłem, ale patrzcie na to! Ten spoiler się rusza! Przy hamowaniu jest to drugi samochód w GTA Online, w którym spoiler z tyłu jest ruchomy. Z tym, że on jest ruchomy, ale w takim nieznacznym stopniu, tylko przy hamowaniu. W progenie T20 dużo lepiej to wygląda, no bo ten spoiler po prostu się wysuwa, jak zaczynamy jechać szybciej. I to jest super! A tutaj no niestety jest tak trochę lipnie, bo nie widać tego. No inny gracz nie będzie na pewno tego widział, jak będziemy hamować, że nam się coś tam z tyłu rusza. Trochę taki niedosyt. Duży niedosyt też ze względu na dźwięk samochodu. To znaczy, brzmi unikalnie, no. Ale jak taka, nie wiem, jakiś mikser jakiś taki. Naprawdę, jakiś taki mikser. Dziwne to jest, bez kitu. No ale tutaj już mamy salon tuningowy. I zobaczymy, co się uda z tym gnojkiem zrobić. Z tego co wiem, trochę tam opcji ma, ale zobaczcie też, że ma bardzo szerokie koła. Ciekawe, czy jest ktoś wśród was, kto lubi takie samochody, takie, tak bardziej niż ja. Dobra, weźmy sobie... A myślę, że będzie u mnie ze mną na dłużej, więc... Jeju, ten samochód wygląda dziwnie, futurystycznie na maksa. Wow, zobaczcie na to! Mamy tu trochę tych opcji. Znaczy, mamy różne wersje tego skrzydła z przodu. To też niesamowite, bo... No, jako taki samochód futurystyczny myślałem, że będzie miał tych opcji malutko albo wcale. Tu się okazuje, że coś tam ma. Ja wezmę sobie kolor dodatkowy, silnik. Ulepszymy tu, ja, te staty są, nie wiem, masakryczne. Nie wiem, jakie tutaj wydechy zainstalować. W sumie nie ma tu chyba większej różnicy, ale wezmę ten sportowy. Mówiliście, że aby włączyć silnik, jakby takie podkręcić obroty, to trzeba nacisnąć spację i W, ale to nie działa. Wydech, klaksony, standardowe, okej. To mieliśmy światła, reflektory. No tu możemy dać te ksenonowe, one tu pasują do tego. Zestawy neonowe sobie daruję, wezmę moją tabliczkę. No i dalej, lakierowanie, zaraz do tego wrócę. Jeszcze, o, progi tutaj są, wow, nieźle. Myślę, że... Tutaj też możemy dać z tego dodatkowego koloru progi. Spoiler! Wow! Ej, zobaczcie na to! Nie dość, że... Wow! Naprawdę super to wygląda. Nie dość, że ten spoiler mamy ruchomy, to jeszcze Rockstar zrobił tak, żeby on był cały czas ruchomy, nie usuwa... Znaczy, nie wiem, czy on w sumie jest ruchomy teraz, jak zainstalowaliśmy ten spoiler, to zaraz sprawdzimy, ale... Nie ma potrzeby usuwania jego, no nie, jak zainstalujemy sobie inne skrzydło. Bardzo fajnie, to mi się super spodobało. Dobra, zainstaluję to ostatnie, bo wygląda najfajniej. Jeszcze można go obniżyć! Wow! Trzeba go będzie porównać, czy to jest najniższy samochód w GTA Online. Który był jeszcze taki niski? XXX... MJ? Czy jak mu tam było? Już nie pamiętam. FMJ chyba, FMJ. Nie pamiętam, nieważne. Jakie on ma wielkie felgi! Luksusowe, zobaczmy. Nie wiem, czy nie zostawić standard, ale te są też fajne. Też fajnie wyglądają na nim. Wow. Jezus. Ten samochód jest dziwny pod każdym względem, no. Te felgi standardowe, one tak jakby, nie wiem, są dziwne. Wezmę jakieś takie, o może takie? A może te, o. Dobra, mamy. Kolor kół nie mogę. Projekty. Nie, tutaj nie będziemy tak się bawić. Kuloodporne. No i myślę, że czarny dym, jak zwykle.
najtańszy, najlepszy. Szyby. Tutaj tak nie do końca pasują te limuzynowe, bo się nam kolorują tylko te z boku, a przednia szyba największa jest biała, bez sensu. No i to wszystko, ale słuchajcie, samochód ma bardzo dużo opcji. I ten spoiler z tyłu, zaraz go sobie dokładnie jeszcze obejrzymy, ale co my tu mamy? Co my tu mamy w kolorach? Słuchajcie, mamy kolor akcentu. I tutaj są takie kreski. Ja bym sobie... O, chyba mam pomysł. Kolor wykończenia. Co to jest? A, w środku. Zobaczcie. Możemy też kolor w środku zmienić. Wow, już chyba wiem, dlaczego ten samochód jest taki drogi. Bo ma tyle tych opcji możliwych do personalizacji. Super. Ja strasznie lubię jasne wykończenia w środku, dlatego wezmę sobie, pomaluję na biało jakoś tam. Te takie akcenty. Akcent, to są te takie kreski tutaj, widzicie? Ja bym chciał zrobić sobie na czerwono. Czarny nie, chciałbym, żeby ten samochód był widoczny. Kremowy, żeby jego wszystkie kontury były widoczne. Lodowa biel. O. Patrzajcie na to. No taki ciemniejszy ten drugi kolor mógłby być. Na razie zobaczymy, jak wygląda w bieli. Aha, jeszcze możemy sobie perłę dać tutaj. Ale to nie ma sensu, bo... A może jest? Nie widzę tutaj za bardzo tego odcienia drugiego na nim, zobaczcie. Coś tam widać, ale... O, z tej strony chyba będzie widać. To trzeba by było jakoś tam pod słońce zobaczyć, nie wiem. Piaskowy brąz dajmy. Okej. Wykończenie. No i akcent. Teraz myślę, że akcent dam na kolor czerwony. Gorący róż. Płomienna czerwień. Wyścigowa czerwień jest coś takiego? Jest. To jest chyba taki bardzo jaskrawy czerwony, ale zobaczcie, że on i tak nie jest jaskrawy. Myślałem, że będzie bardziej się ten czerwony odznaczał. Dobra, zobaczmy, jak ten samochód wygląda teraz. Wow, jest mega niski, ale chyba jest i tak wyższy od FMJ-a. Wydaje mi się, że jest trochę wyższy od FMJ-a. No, a FMJ sięgał Asusce do pasa, dosłownie. Ale ten samochód, on w ogóle jak, wygląda to jak jakaś fanowska modyfikacja. Tak jakby w ogóle nie pasował do tej gry, co nie? Jakby z innej gry urwany. Aż nie mogę na to patrzeć. Ale czerwony akcent podoba mi się, te takie paski. Myślę, że to wygląda spoko. Na razie zostawię go w kolorze białym. Felgi... Wow, te koła są bardzo szerokie. Mamy samochód ulepszony na maksa. Jakieś tam statystyki miał. Ten spoiler, chyba to jest pierwszy taki duży spoiler, który rzeczywiście mi się bardzo podoba i bardzo pasuje do jakiegokolwiek samochodu. O! Tak, jadę po poboczu i widzę, że ten samochód bardzo zwalnia na piasku. Nie wiem, czy to jest domena wszystkich samochodów, które są w klasie super sportowe, ale ten rzeczywiście... On ma coś w sobie. Nie, on rzeczywiście bardzo zwalnia na tym piasku. No ale zobaczmy, co się dzieje na asfalcie. Musiałbym się przesiąść jeszcze raz do FMJ-a, ostatnio sporo nim jeżdżę i muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo szybki. Ale ten samochód bardzo zwalnia na piasku. Nie wiem, czy tak jest też z innymi. Wydaje się taki nawet lekki w prowadzeniu, ale na pewno nie ma takiego fajnego prowadzenia jak FMJ czy jak Progen T20. Zobaczmy na te liczniki. No... Tutaj nam pokazuje 130 mil na godzinę. To jest słabo jak na super samochód. Ja tak naprawdę nie wiem, co... W czym ten samochód jest dobry? Znaczy... Oczywiście, nie powinienem się sugerować tym zegarem. I... No... Po prostu nie wskazuje on zbyt dobrze tej prędkości nieraz. Ale myślę, że i tak Rockstar pewnie przyłożył z wszystkich starań do tego, aby w tych nowych samochodach te liczniki działały w miarę w porządku. To i tak najlepiej sprawdza się to w wydarzeniu online, kiedy właśnie musimy osiągnąć jak najwyższą prędkość maksymalną. I wtedy widać w kilometrach na godzinę, który samochód jest najszybszy w grze. Jak do tej pory, ja zawsze wygrywałem Banshee, stunigowaną Ubenego. Na razie jest to... najszybszy pod względem prędkości maksymalnej samochód. A wow.
czym ten samochód jest dobry? Powiem wam, że nie jest wcale szybki. Wygląda na super szybkiego i w ogóle wygląda na takiego, który będzie no super skręcał. Ale naprawdę taki nie jest. Musicie się poważnie zastanowić, czy chcecie go kupić, bo moim zdaniem to jest auto dla szpanu głównie. Nie jest ono najszybsze. Na pewno FMJ jest szybszy i jest tańszy. Ile tam kosztował? Chyba 1 700 000? No ale to auto wygląda też bardzo fajnie. To też musicie się zastanowić, czy chcecie go mieć. Je mieć. To jest... Ja myślę, że to jest takie F1 pokryte jakimś takim bodykitem, pokryte jakąś karoserią. Po prostu. W tym samochodzie nie ma nic nadzwyczajnego, co by mnie od razu poraziło. Wiecie, że biorę pada do ręki i mówię: o kurde, to jest ten wóz, to jest najszybszy wóz w grze. Nie. On taki nie jest, on na pewno nie jest najszybszy, w moim odczuciu oczywiście. I na pewno nie będę go brał do jakichś tam akcji, żeby gdzieś szybko dojechać. Na pewno będzie to FMJ, a nie ten wóz. Sami zdecydujcie i napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Czy on pasuje do GTA 5? Do GTA Online? No chyba trochę nie. Ale no, w świecie realnym też mamy przecież różne prototypy. I taki prototyp, bo to raczej jest prototyp, taki prototyp też jest całkiem spoko. Jeszcze sobie go obejrzyjmy tutaj, jak to wygląda. Drzwi się otwierają do góry, jak w Osirisie. Po tuningu wygląda sobie tak. Trochę go porysowałem, tak majestatycznie tutaj. Są te czerwone akcenty. Jest ten spoiler bardzo fajny. A! Mieliśmy sprawdzić, czy nam się ten spoiler teraz podczas hamowania... czy on coś tam robi? Czy on został zablokowany teraz? Tak, rusza się. Także te spoilery dodatkowe, które sobie zainstalowaliśmy w warsztacie, one w ogóle nie przeszkadzają temu małemu spoilerkowi w działaniu. To jest bardzo miłe i się cieszę, że tak właśnie jest. No nic, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online, gdzie będziemy tuningować kolejny samochód. Trzymajcie się, na razie, pa pa!